Dzień dobry, ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram ponownie tym zabawnym OTK na stackach. Jest to OTK Nekropolii na serii 2-1-4 w 60 kart, format otwarty. Z wydarzeń mamy 4 razy burzę many, 2 razy ścieżkę przodków, 2 razy ognisty świt. 8 stworów, 4 razy wróżbita, 4 razy licz stratek, 0 zaklęć, 43 łuty szczęścia, 4 razy sterta złota, 3 poprawione taktyki, 4 razy asza włada wszystkim, 4 ożywienia, 4 razy ołtarz cieni, 4 obozowiska, 3 razy obserwatorium, 4 razy w jedności siła, 4 razy kryształ objawienia. Wróciłem do tej karty, grałem jakiś czas zaporę dla magii, ale zrezygnowałem z tego i wróciłem do tego kryształu objawienia, który daje ochronę przed magią wszystkim moim jednostkom. Ołtarz Aszy, raz, kość do kości 3 razy, raz armia umarłych, 4 razy pustkowie. 0 budynków. No i to tyle, taki zabawny trolik, takie OTK, które ma nawet przyzwoitą skuteczność. Przy dobrych wiatrach można wyciągnąć jakieś 40, może nawet 50%, jeżeli chodzi o win ratio, więc nie jest najgorsze. Trzeba tylko ogarnąć, jak działa mechanika tego i trzeba po prostu się nauczyć trochę tą talią grać, bo no, do najłatwiejszych to ona na pewno nie należy. No ale, no, tak jak mówię, no... Naprawdę fajny deck, warty uwagi. No tak powiem, nie jest to na pewno jakiś top deck, który będziemy wygrywać, nie wiem, w każdą praktycznie grę, czy tam jakieś win ratio, powiedzmy 60 czy 70%. No bo to jest raczej niemożliwe do wykręcenia na tej talii, ale spokojnie można zrobić też 40-50. Poza tym, jak ktoś szuka jakiejś zabawnej talii i chce się czymś ciekawym, jakąś ciekawą talią pograć, to jest na pewno bardzo fajna talia. Więc polecam. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp, czy też przedstawienie talii. Zaraz widzimy się na polu bitwy. Będę odtwarzał, czy też komentował powtóreczki. Bo niestety powtórki łatwiej mi się nagrywa, grając z takimi taliami, jak te fandeki. Po prostu, no, nagrywanie tych pojedynków tak z marszu i nie nagrywanie zwycięstw to jest trochę nudne, dlatego wolę po prostu pograć trochę tą talią i odtworzyć wam zwycięstwa, które tak naprawdę, no, trochę lepiej się ogląda niż porażki, no bo co jest przyjemnego w oglądaniu porażki, no chyba że jakieś, nie wiem, spektakularne błędy tam robiłem i może się z czegoś pośmieć, ale nie, no, moim zdaniem ciekawiej ogląda się po prostu zwycięstwa niż porażki. Dobra, to widzimy się za moment na polu bitwy. Okej, okay. Pierwszy pojedynek to jest Hakim. Hakim, a prawdopodobnie przewijarka. A co innego można grać w open na Hakimie. O, proszę bardzo, ja sobie na dzień dobry odpalę stertę złota, mam wróżbite. Co tu koleś ma? A tak, raczej jest to przewijarka. Chociaż jakoś specjalnie stworów do przewijania to jeszcze, kurczę, nie ma koleś. Dobra, kryształem zabił mojego wróżbite. Za dwa. No mam ożywienia, więc w sumie można coś ożywić. Jakieś kości, trupy. Choćby tu i tu. Koleżka nazbierał na dzień dobry trzy trony na ręce. Spoko. Jak widać, ciśnie w przeznaczenie od razu, żeby jak najprędzej ich użyć. A ja sobie używam sterty złota, odpalę kolejną, odpalę sobie armię umarłych. Zaatakuję Rakszasę, żeby mi tutaj nie zbyt szybko nie zabił mojego, kurczę, żetona. Mojego kościotrupa. Teraz gdzie grać te, kurczę, kolejne żetony? Chyba tu i tu. To będzie najlepsza opcja. Kolejne ożywienie, kolejne dwa poszczaki lądują na polu bitwy. No problem w tym, że koleś ma już piątą flagę za chwilę i cztery surowce, no. Na razie nie wyskrobię z niczego tego piątego surowca, żeby użyć tego tronu, ale w następnej turze już mi niestety może wywalić te wszystkie karty moje, które zbierałem na polu bitwy. Teraz wypadałoby Rakszasę zabić. Właśnie. Tu i tu można zaatakować Rakszasę, niech przeskoczy do góry, teraz można sobie ją zabić. Ale poza tym jest tydzień, kurczę, treningu, więc
sumie nie trzeba było w ogóle zagrać go tutaj, ale to już bez znaczenia jest, bo on i tak prawdopodobnie w następnym turze użyje tronu. Ma 5 surowców. No i bingo. Tron. Wszystkie moje żetony tak skrupulatnie zbierane poleciały w kosmos. Zagram sobie ponownie tą armię umarłych. A koleś dostaje. Koleś ma na łapce ruin insektów teraz. Tylko problem w tym, że nie ma magii zrobionej, no ale już w sumie leveluje magię. Więc wszystko mu się fajnie, powiedzmy tak. Niezły timing po prostu te karty, które on otrzymał w sam raz. Najpierw szybko wylewelował przeznaczenie, zagrał tron, teraz dostał trój insektów, no, który na pewno mu się przyda na te moje kościotrupy. Biorąc pod uwagę to, że one mają po jednym czy dwa punkty życia, maksymalnie trzy, jak się uda odpalić ten kość do kości. Jakby ktoś pytał, dlaczego nie odpaliłem kość do kości po tym, jak koleś mi wyrzucił wszystkie karty, wszystkie żetony tronem odnowy, no nie da rady odpalić po prostu tego łutu po tym, jak on usunie je, a nie zabije. On ich nie zabił, przypominam, tylko on je usunął, więc ten łód kość do kości nie działa. Musiałby użyć jakiegoś zaklęcia, na przykład roju insektów, zabić te wszystkie żetony moje i wtedy kość do kości bym mógł sobie spokojnie odpalić. A jak usunie mi po prostu te wszystkie moje karty tronem, to niestety kość do kości niespecjalnie chce działać. Dobra, cały czas mnie tutaj troluje tymi swoimi tronami. No, muszę się bawić w zagrywania tej armii umarłych. Na szczęście nie wypadło mi z ręki. No, w sumie nie miał surowców na to, żeby jakoś mi coś wywalić z ręki, poza tym nie ma kosmicznej reorientacji. A ja zagrałem pustkowie i zabroniłem mu zagrywać stworzeń. W sumie dobra decyzja, bo ma 8 surowców. Mógłby zagrać ten rytuał skorzony pustką i pozagrywać te wszystkie magiczne trolla. To w sam raz by pasowało. To kosztuje 2, tutaj ma 3 jednostki po 2, w sam raz 8 surowców. By koleś kurczę wydał. I trochę kart by im przewinął, nie powiem. Dobra, poprawiona taktyka, wywalimy sobie tych wróżbitów. No, niespecjalnie oni mi się już tutaj do czegoś przydadzą, skoro mam już armię umarłych. Chcę coś podnieść. Ożywienie z cmentarza za pomocą Asza Włada Wszystkim. Okej, coś takiego. Coś takiego dostaje kryształ objawienia. I chyba wypadałoby go odpalić, to nie byłaby najgorsza opcja. Mógłbym tak, odpalić ten kryształ, zostałyby mi 3 surowce, odpalić Asza Włada Wszystkim, podnieść z cmentarza ożywienie kolejne, na przykład zagrać tutaj 2 kolejne truposzczaki. Czemu to mi... Raz, ile to kosztuje? To kosztuje 4, goddammit. Boże. Ja myślę, że to kosztuje 3. Sobie podniósł z cmentarza jeszcze ożywienie. W sumie dobrze, że to zagrałem. Problem w tym, że on ma chyba jeszcze tron na ręce. Więc jeśli ma tron, w sumie ma 2 trony na ręce. Ma też kosmiczną reorientację, ale to chyba niespecjalnie mu się opłaca. No tak, będzie się bawił przewijania teraz. Pach, pach. No, trochę tych kart poleciało, nie powiem. Okej. Okay. Następne 2 truposzczaki. Czy to jest, no, czy to może być już GG w tym momencie? Czy ja to mogę wygrać? Mam 2 razy w jedności siła. Mogę sobie zrecyklingować ożywienie. Zagrać tutaj 2 trupuszczaki. Zostanie mi 7 surowców w sam raz, żeby zagrać 2 razy w jedności siła. No i to raczej będzie koniec pana Hakima. Tak coś mi się widzi. Kolejne jedności siła. No i bingo, mamy truposzczaka, który ma 15. Ten zabija gargulca, kolejny wbija 15. No i po zawodach. Całkiem szybko poszło. Tak jak widać, 6-7 minut niecałe. Ile to było?
Tur. Gdzie tu są podane tury? Ilość tur, 10 tur. No proszę bardzo. Dobra, to widzimy się za moment, będzie kolejny meczek. Okej. Okay. Teraz Akane. Takana może mi tu zafundować. O! Szybkie wróżbita. Na dzień dobry, armia umarłych. Prawdą w tym, że koleś ma tutaj potęgę morza, no to jakieś tam wielkiego problemu nie stanowi w sumie. W sumie to nie problem, znaczy problem jest to tylko na moich ołtarzy, bo nie będę mógł ich używać. W sumie największym problemem to tu są zaklęcia. W tej jego talii, co on ma tutaj na ręce. Zamarznięto falę i siatkę błyskawic, Chryste. No i dwa gejzery, więc... No troszkę będzie mógł mi tutaj przetrzeblić te... moje trupuszczaki. Chociaż ta, no jak zagra tą potęgę morza, to te, mówię, no to te moje ołtarze mogą się iść chromolić. Nie będą przydatne do niczego, trochę szkoda. Zawsze mógłbym przetrwać dwie tury dłużej. No chociaż z tymi, no bingo nagrywa na dzień dobry, teraz to... Nie, wyławał jeszcze damage, no jak miło. Zburzy manę. Okej, okay, cztery surowce. No nie jest to nic innego, tylko armia umarła chyba. No, nad czym ja się tu zastanawiam? Jest, dobra. A, bo ja w sumie tak się zastanawiałem pewnie, czy nie odpalić tej sterty złota smoczego kryształu i nie walnąć tego ożywienia. Tak chyba to zrobię. Dobra. Mamy dwa trupuszczaki. Kurczę, w zygzaku. Więc nie walnie mi tutaj jakiegoś cholernego gejzera, no ale tak czy siak ma tą zamarzniętą falę. Więc specjalnie mnie to nie bawi. Chciał jeszcze walnąć gejzerem, ale niestety targetować ich nie może. Ej, kolejne ożywienie. No proszę, Asza włada wszystkim. Kolejne dwa trupuszczaki lądują. Znaczy plan był taki, zakładałem, że on ma tam na pewno zamarzniętą falę czy jakieś inne tsunami, więc plan był taki, żeby jak najszybciej zawalić tymi żetonami całą planszę, a miałem na ręce... Znaczy dlatego chciałem to zrobić, bo miałem na ręce kość do kości. I w tym momencie mogę sobie użyć po prostu tego łutu i wszystkie te trupuszczaki wskrzesić, tak jakby. Więc to taki był plan. Mam tutaj jeszcze wyszukiwarkę tych łutów szczęścia, więc mogę sobie znaleźć... wyszukać ewentualnie kolejny raz kość do kości. No i proszę bardzo, wyszukałem sobie, bach, kolejne kurcze trupuszczaki lądują na polu bitwy. I co on tutaj ma? Dwa gejzery. Jakieś siatki błyskawic, jakieś łombo combo chyba w ogóle gra tutaj. Skoro ma ten kurczę. Skoro ma te lodowe drzazgi. To pewnie pieśń stracańców też tutaj gra. No dobra, to moje trupuszczaki wyłapią teraz jakieś gejzery na twarz. Teraz gdzie? Tutaj, tutaj. Siódma butla. Nie wiem na co mu ta siódma butla, ale... Aha, no bo w sumie ten zginie. Nie wiem, ja bym dobrał chyba kartę. A, to już
bez znaczenia. Dobra, kolejna kość do kości. Walniemy typkowi, zabijemy mu tego uczonego. Z tego gargulca, no niespecjalnie tak się opłaca atakować. Chyba. Nie wiem, po co go atakowałem. Lepszą opcją byłoby chyba go nie atakować. Tak jak teraz no to patrzę. Dobra, mam w jedności siła jeden raz. Więc, no co on to może zagrać? Mapa osy, nie może ich zagrać. Tak naprawdę to może zagrać tylko tego. Czarodzieja Mentora. Dobrą kartę kolejnego. Pausa dobrał, lol. dobre. Ale pecha ma, ziom. Niestety. No w tym momencie to jest chyba koniec gry. Mam, kurczę, blade tylko jedną sztukę w jedności siła. Na cmentarzu co mam ciekawego? Ożywienie. Mogę sobie podnieść ożywienie od biedy tym ołtarzem maszę. Zawsze jakieś truposzczaki. Ale dochodzi mi kolejna w jedności siła, o Boże. No to będzie miazga. Nawet z tą jedną byłaby miazga, ale z dwoma tym bardziej. Yeah! Elegancko. No i tak samo, 6 minut. Tym razem 8 tur, a nie 10, więc jeszcze szybciej. No, miałem sporo szczęścia, że koleś nie dobrał jakiegoś tsunami. Nie wiem, czy grał tsunami, na pewno grał zamarznięte fale, więc jakby dobrał kolejną zamarzniętą falę, to byłoby po zawodach, bo skończyły mi się kość do kości te łuty. Więc no nie miałbym jak już wskrzeszać tych swoich truposzczaków, a układanie ich od nowa i zbieranie to byłoby katorga, więc więc on w końcu mógłby podnosić, w tej 12 turze mógłby podnosić z cmentarza już zaklęcia i wtedy już byłby po zawodach, bo to już bym po prostu nie był w stanie wygrać tej gry, gdyby w momencie kiedy on zacząłby podnosić za pomocą umiejętności Akane po prostu te silniejsze zaklęcia, takie jak zamarznięta fala, czy jakieś inne tsunami, albo jakieś meteory. No wystarczyłaby zamarznięta fala, to w sumie to potrzebowałby chyba 11 surowców, żeby, więc brakowało jeszcze 3 tur i byłoby po zawodach dla mnie. Bym wtedy już to na bank przegrał. No nic, udało się. Dobra, to jeszcze będzie jeden pojedyneczek zabawny. Będzie to Flashbane. No to lecimy, tak jak powiedziałem, mamy trzeci pojedynek z Flashbane'em tym razem. No tak jak zobaczyłem, że to jest to Flashbane, to od razu doszedłem do wniosku, że może być to dość przyjemna gra dla mnie. Ponieważ Flashbane nie ma żadnych zaklęć jakichś upierdliwych typu AOE. Jest gejzery, roje, insekty, w tym podobne rzeczy, jakieś zamarznięte fale, tsunami, gniewa, rekata i inne krapiszcza, które usuwałyby po prostu wszystko z pola bitwy. Nie ma po prostu żadnych mas rembowali. Może grać jedynie mosty tak naprawdę tutaj, ewentualnie by się uparł, to nie wiem. Tron odnowy, ale w sumie nie widziałem jeszcze Flashbane'a na tronach. Więc to tyle. Wydawało mi się, że będzie to dość w miarę proste dla mnie do zrobienia. Takie miałem przynajmniej przekonanie na początku gry. Tak sobie myślę, Flashbane, co on tu może mieć? Same bezcielesne. Wystarczy się dobrze bronić. I dam sobie z nim radę pewnie. Tym moim, kurczę, niesamowitym troll deckiem. Dobra, jakiś jeden damage wbijam nawet tym truposzczakiem. Co on tutaj gra? On ma nawet, kurczę, tajemne orły tutaj. Ciekawe, ile ich ma. Już jak się zastanawiałem, co złożyć sobie na Flashbane'y i może sobie złożyć takiego Flashbane'a na bezcielesnych plus te orzełki. Może być ciekawa opcja. Dobra, tymczasem na polu bitwy zagrywam Armię Umarłych. Armię Umarłych, 4. tura. Seria już wylewelowana. 5. flagę można dodać. Dla zabawy. Co nasz Flashbane tu wymyśli? Zagrywa Mogilnik. No i truposzczaki giną. Kolejne 2 mogę zagrać. Bingo. Co dalej? Co ja mam na cmentarzu? Ożywienie. Mogę sobie wskrzesić ożywienie. Wskrzesić, podnieść z cmentarza ożywienie. Poprawioną taktykę też mam. No ale dobra, będzie ołtarz cieni. Nie może nawet i dobrze. Koleś dobiera kolejnego orła.
Fanowat gra tutaj Władcę Śmierci. Czemu on nic nie zagrał? LOL? Nie rozumiem. Dlaczego on nie zagrał żadnego stworzenia? Teraz to nie kminie. Zamiast zagrać cokolwiek... Nie wiem, tego kurczę Władcę Śmierci? Co, nie wiem, cokolwiek. Przecież on by go leczył chyba, jakby zabijał te jednostki, ten Władca Śmierci, to by kurczę dawał mu jeden HP do zdrowia. Temu Flashbane'owi, nie kminie teraz, co on zrobił. Okej, no nie mam ołtarza cieni, ale za to mam pustkowie, więc wypadałoby właśnie zakaz zagrywania stworzeń mu zafundować. Plus wywalić bitów za pomocą poprawionej taktyki. No i to chyba tyle w tej turze. Koleżka nie może teraz zagrywać żadnych stworów. Nie wiem, co on zrobił. Dlaczego on nic nie zagrał w tamtej turze żadnego stworzenia? Nie ogarniam tego w ogóle. Nie wiem, według mnie to trochę bez sensu, co zrobił. A co on czekał? Ja bym zagrał tego Władcę Śmierci i to... Okej, mogę sobie wskrzeszyć nawet parę, kurczę, żetonów. Jeszcze co? Dobrać kartę? Bingo. Ożywienie. Nawet drugie. Mogłem zagrać nawet dwa ożywienia, jakbym odpalił jeszcze stertę złota i obozowisko. Ale się jakoś nie zdecydowałem na to. Co on tu ma? On tu Banshee gra. Więc tak czy siak jakieś pożeracze dusz może mieć. I w końcu Władca Śmierci zagrywa, Boże. No właśnie, ilekroć wampir zgładzi inne stworzenie, to twój bohater zyskuje plus jeden punkt zdrowia, więc nie wiem, czemu on wtedy nie zagrał tego Władca Śmierci. Nie mam pojęcia. Okej, coś takiego. Sobie wybierzemy karcioszkę kolejną. No w sumie jakbym dostał teraz... jakbym dostał w jedności siła, to by praktycznie byłoby to chyba koniec gry. No może nie koniec gry, ale dostałbym niezły wpierdziel. Tak coś mi się widzi. Tak czy siak postanowiłem zagrać jeden raz właśnie tą w jedności siła. Zabić mu parę stworków. Mam sporo tych truposzczaków, które mogą atakować. Więc to wypadałoby wszystko to pobijać. Tutaj tego Władca Śmierci. No tym nie będę atakował, bo bym potrzebował 10. Potrzebuję 10 punktów ataku, żeby zabić mu tego gołębia. A więc no niespecjalnie mogę. Ja niespecjalnie chcę atakować tym kościotrupem. Bo do meczu wbiłbym tylko 4 punkty, a... Tutaj zrąbałem. Nie wiem, po co ja odpaliłem tą startę złota. Mogłem po prostu raz podnieść tyle. To mi się zechciało startę złota używać, nie wiem po co. Dobra, no co on może zrobić? Zagrać Banshee, a most. Samą drożyznę jakąś. Tak naprawdę, walnie mi mostem, zostanie mu 6 surowców. Będzie mógł Banshee zagrać. Co, Banshee? Czwarta butla i heja? Waha się nas Flashbane. No, będzie Banshee. Okej. Mam też kość do kości, więc też mogę wskrzesić trochę tych trupuszczaków tu i tu. Mogę coś wskrzesić? Tak, mogę, tu i tutaj. No nie, będzie ożywienie. W sumie nawet może i lepsza opcja. Przydałoby się tą Banshee wykończyć jakoś. Mam dwa razy
Asza poda wszystkim, więc no właśnie. Opłacałoby się chyba odpalić tą 15 siłę, tak mogę sobie to zrecyklingować i tak. Mam 10 ataku. Noście siła, bingo. Tak, dyszka tu na klatę. No jeż, ja chcę skończyć już. Jak miło. A, bo ja... nie doliczyłem się. Mi się wydawało, że ja go zabiję, ale jednak nie zabiję go w tej turze. No niestety. No dobra, nasz flashbang został na dwóch hapsach. A już myślałem, że się uda go wykończyć. Jeszcze raz dostał most. No goddammit, serio. No dobra, ma 7 surowców. Co on może zagrać? Ja mam jeszcze jedną Asza Włada wszystkim na ręce, więc mogę sobie podnieść jeszcze jedną w jedności siła kartę. No i zawsze jakiś damage będzie z tego. Dobra, coś takiego. Ty mnie zaatakował, trochę błąd moim zdaniem. Więc tutaj sobie rozmieszczę dwa trupuszczaki. No i dobra, czas recyklingować chyba kolejne w jedności siła i tyle. Palić to, zaatakować, zawsze jakiś damage się wbije. No właśnie, mam tutaj 9 ataku, więc to wystarczy bez problemu, żeby zgładzić rycerza wampirów, przy okazji zgładzić jakieś inne stwory. No niepotrzebnie go zabijałem, tego jego jeszcze trupa, a niewiele to zmienia. I tak wygrałem. No, takie rozłożone na raty to OTK. Też mi zajęło to 10 tur, trochę dłużej, 10 minut. Ale było zabawnie. I to nie było tak, że ja grałem i tam na przykład, nie wiem, jedną grę wygrałem, 5 przegrałem i znowu jedną wygrałem. Tylko to tak naprawdę leciało po kolei, więc gdybym wiedział, że to tak będzie łatwo szło mi wygrywanie tym deckiem, to bym nie odtwarzał tego z replay, tylko po prostu normalnie nagrywał, po kolei leciał. Nie wiem, zobaczę, może... Może następnym razem tak spróbuję, ale mówię, granie takimi dziwnymi deckami to jest strasznie upierdliwe i no to tak jak mówię, nagrywanie przegranych to jest trochę nudne moim zdaniem, więc no po cholerę w takim fan decku chodzi o to, żeby pokazać jak fajnie się nim wygrywa, a nie jak fajnie się nim przegrywa, więc no wiecie, rozumiecie. Dobra, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, bye bye.